Zobaczcie, co się dzieje po otwarciu drzwi. Czyli włączyła się blokada, pierwsze położenie, no i drugie położenie. I tu już końcówka, niby trzecie. Raz, dwa i trzy, zamknięto. Działa wszystko poprawnie. A teraz analogicznie od strony kierowcy. Otwieramy. No i patrzcie, co się dzieje. Tu ręka. O, i leci. Leci na złamanie, nie karku, na złamanie drzwi, albo wybicie szyby, albo uszkodzenie obok pojazdu. Wszystkiemu winien jest ten element, czyli ogranicznik zamykania drzwi. I on jest po prostu zepsuty, nie działa. Drzwi sobie lecą. I kupiłem, tak wygląda nowy, zupełnie nówka. Wczoraj go pomalowałem, bo oryginalnie on był na kolor czarny, taki jak kupuje się elementy blacharskie, tak, czyli to taka chyba farba tylko transportowa. No jest pomalowany na, no tak wydaje się jaśniejszy, może dlatego, że auto brudne, na oryginalny lakier, akurat w moim przypadku to jest KKN. Jakby ktoś szukał, to w Peugeotie 207 jest on tutaj na tej nalepce. Szukałem na internecie tego elementu, no i oczywiście są, bez problemu, ale wszystko prawa strona. Z lewej strony praktycznie nie było, no nie było wcale, nie było wcale, były ewentualnie do pięciodrzwiowych, a nie do trzydrzwiowych. A tamte niestety nie pasują, ze względu na to, że tutaj te dwa otwory nie są tak wzdłuż, tylko jeden jest tak i tak, po prostu po ukosie. No można by było to napawać, powiercić inaczej, ale nie chciałem kombinować. I kupiłem nowy. Ceny za nowy to ceny są naprawdę zastraszające. Kosztuje taki 500 bodajże 40 zł nowy. Używane można kupić w granicach 80-100 zł. Z tym, że i tak bym nie polecał wsadzać używany, bo jak będzie używany, to on będzie prawdopodobnie taki jak ten. Czyli albo już po prostu niesprawny, albo już będzie się, jak to się mówi, kończył. A ten nowy ileś tam lat powinien posłużyć. Co można wywnioskować po tym, że z lewej strony drzwi lecą, z prawej strony drzwi nie lecą. No łatwo można to wydedukować. Ja wiem, bo sprawdzałem i mój samochód jest po jednej właścicielce, konkretnie po Niemce. Kupiony samochód był sprowadzony z Niemiec, była jedna właścicielka, okolice Gettingi, tam mieszkała. No i prawdopodobnie, tak podejrzewam, że sama musiała jeździć, bo z tamtej strony chodzą idealnie. Z tej beznadziejnie, no i po fotelach, tamten fotel jest zupełnie nowy, znaczy nowy, no, nowe, żaden z nich nie jest nowy, bo auto jest z 2009 roku, ale tamten wygląda jak zupełnie jak nowy, a ten już tam minimalne ślady użytkowania ma. Jeżeli kupujecie auto, to jest akurat trzydrzwiówka, ale będzie pięciodrzwiówka i się okazuje, że no tu nie ma drzwi, ale że będą te drzwi leciały, tamte następne będą leciały, tamte będą leciały, no to prawdopodobnie auto, no nie akurat takiego typu, bo takiego to raczej nikt nie stosuje na taksówkę, ale jakieś większe auto, nie wiem, jakiś Mercedes, Audi, no to mogło być, jeżeli jest sprowadzone i miało iluś tam właścicieli, to prawdopodobnie mogło być używane jako taksówka, skoro wszystkie drzwi lecą. A jeżeli mamy auto, już obojętnie jakie, czy pięcio, czy trzydrzwiowe, a ewidentnie leci prawa strona, czyli prawe drzwi lecą, jest podejrzenie, jeżeli też jest któryś właściciel i auto było sprowadzone, że to był po prostu Anglik. To tak na wstępie, przy długim. Dobra, muszę teraz zorganizować sobie narzędzia. Tu jest chyba 13 kluczyk. Podnośnik hydrauliczny. No i wykręcę i zobaczymy, jak to będzie działało. Dobra, drzwi są otwarte na oścież. Ale chyba będę musiał coś tu podłożyć, bo będzie za nisko. Tak, coś muszę znaleźć. Może być cegłówka. O, teraz.
za wysoko. Tutaj tak, żeby nie było działania takiego jak dźwignia, to mniej więcej na środku ustawię. To jest zakręcone, czy nie? Kurczę, to nie ta rurka. To jest ta rurka. Taka zapaszczona, ale jest zakręcone, dobra. No i co, trzeba podpompować. Nie za mocno. No i mogę się zabierać za rozkręcanie. Tu i tak raczej nie będzie widać, jak ja to będę robił. Także pokażę, jak już będzie odkręcone. Pomimo tego, że miałem podparte na lewarku, to i tak musiałem go opuścić. Po prostu ta bez problemu śruba poszła, ta bez problemu, a ta wyszła prawie do końca i wadziła po prostu konstrukcję drzwi i musiałem obniżyć, żeby cofnąć, żeby wyciągnąć i włożyć nowy element. No ale już poradziłem sobie, wsadziłem wszystkie śruby, lekko dokręciłem, ale popatrzcie teraz, jak to chodzi. O! Praktycznie bez użycia większej siły, no to samo się okręca. A tamten, nie pokazałem tego wcześniej, zapomniałem o tym. Tamten, biorąc tak ręką w życiu, nie ma szans, żeby to wrócić. Trzeba tu włożyć pręt, tu pręt i dopiero taki buch, taki przeskok jest. Tu jest uszkodzone. Tutaj ta puszka to jest jakaś zagniatana. Wszystko tu jest w ogóle, no nitowane to jest. Wygląda na element nierozbieralny. O, ale coś tu grzechocze. Nie wiem, czy coś się obłamało. W wolnej chwili to rozbiorę. A bynajmniej postaram się, ale dobra, teraz odkręcę całkowicie lewarek i prawdopodobnie będę musiał robić korekcję drzwi, a chodzi o szczeliny, żeby po zamknięciu mniej więcej było jednakowo. No i zobaczymy, jak to wygląda. O, ale już drzwi się normalnie zamykają. Jest przeskok. Raz, dwa i trzy. Jest wyczuwalny przeskok. A wtedy, o, nawet zwróćcie uwagę, o, tak, o, i zatrzymują się. A wtedy leciały sobie same. Dobra, jak to wygląda? O, już widzę, że muszę drzwi podciągnąć do góry. Zobacz, jaka tu jest szczelina, a jaka jest tam na dole. Czyli drzwi muszę podciągnąć do góry. I to będzie taka regulacja na zasadzie prób i błędów. Minimalnie przeholowałem, czyli dałem trochę za wysoko, bo teraz tu już jest praktycznie prawie na styk, a tam jest dużo większa szczelina, czyli drzwi muszę lekko opuścić. To się mówi szczuciem. Ale to już powinno łatwiej pójść. Tu już nawet nie będę podpierał. Myślę, że może być. Ważne jest, żeby tutaj wizualnie się zgadzało. Tu u góry, żeby się zgadzało. U góry jest mniej więcej ta sama przerwa. I tu wygląda na to, że też tak wizualnie bynajmniej jest taka sama przerwa. Czyli powinno być ok. Otwieram drzwi i dociągam na zicher. Pomogę się rurką, zrobi mi to taką jakby dźwignię.
Niestety mam tylko WD-40. To jest dobry środek do raczej mycia, do czyszczenia, bo co prawda on smaruje, też ma właściwości smarne, ale szybko odparowuje. Także najpierw na przykład można WD psiknąć. Jak to po jakimś czasie odparuje, to najlepiej, no można nawet taki w aerozolu smar biały, dobry do zawiasów. Na razie nie mam, wezmę, użyję samego WD. No i dobra, zobaczymy teraz, jak tam to się zamyka i jak to wygląda. No tutaj gra, tu to samo i tu też się ładnie spasowało, czyli sprawa załatwiona. Jeszcze zobaczymy otwieranie, czy nam nie będą leciały. Jest już opór lekki, o, stoi.